Witam Was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie. Nie wiem jak u Was, ale u mnie zaczęła się prawdziwa, piękna, polska, złota jesień. Na taką jesień bardzo przydają się opaski. Jest jeszcze troszeczkę za ciepło na czapkę, ale o uszy trzeba dbać. No i warto też troszeczkę pomyśleć o swoich jesiennych stylizacjach, więc chciałabym Was dzisiaj zachęcić, żebyście razem ze mną zrobiły sobie taką fantastyczną opaskę. Za chwilę wytłumaczę Wam dokładnie, w jaki sposób ją zrobić, w jaki sposób wymierzyć ilość oczek na początek, ponieważ może będziecie chciały zrobić sobie dwie opaski, na przykład jedną dla Waszej córeczki, a jedną dla siebie, żebyście miały takie same. Te opaski nadają się zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Wzór jest fantastyczny. Na środku mamy takie piękne łączenie. Może wydawać się to trudne, ale to tylko pozory. Opaska jest bardzo łatwa i równie efektowna. Mam nadzieję, że zrobicie ją sobie razem ze mną. Zaczynamy! Do zrobienia tej cudnej opaski ja będę używała włóczki Yarn Art Merino Bulky. To jest włóczka, która w 1/4 składa się z wełny i ma 75% domieszki akrylu. Ten akryl tutaj jest super, ponieważ taką robótkę z tej włóczki można śmiało wyprać. Oczywiście no ja nie będę tej opaski mojej prała w pralce, tylko delikatnie rękoma. Włóczka jest bardzo, bardzo miękka, jest jak widzicie dosyć gruba. Fantastycznie nadaje się na takie zimowe wyroby, na czapki, na opaski, na kominy właśnie. W motku jest 100 gram, czyli 100 metrów tej włóczki. Będę do tej mojej opaski wykorzystywała szydełko w rozmiarze 6 mm. Mam przygotowane szydełko metalowe, zarówno szydełka, jak i oczywiście tę włóczkę. Kupicie w naszym sklepie internetowym www.zrobiłamsobie.pl. Zaczynamy od łańcuszka. Składam sobie włóczkę na pół, tak żeby ta długa końcówka była tutaj na górze. Wkładam szydełko w tą pętelkę, która się stworzyła, pobieram nitkę, przeciągam pod spodem i zaciągam trochę tę pętelkę. Na opaskę taką klasyczną dla dorosłej osoby potrzeba, akurat dostosowując do tej włóczki, 60 oczek łańcuszka na początku. Jeżeli robicie opaskę na przykład dla dziecka, czy też macie zupełnie inną włóczkę tutaj do dyspozycji, to musicie sobie ten wymiar zaplanować sami. Zróbcie około na przykład 50 oczek łańcuszka i tym łańcuszkiem owińcie sobie głowę. Odpowiedni rozmiar będzie wówczas, jeżeli ten łańcuszek bez nadmiernego rozciągania śmiało Wam się wokół głowy połączy. W taki sam sposób możecie zmierzyć na przykład obwód główki dziecka i wówczas zrobić łańcuszek, który bez nadmiernego rozciągania będzie mniej więcej tej długości. Później jak będziemy zszywać, to tworząc ten krzyż na środku, to złączenie, troszeczkę tej szerokości zabierzemy, dlatego zakładając tą opaskę będziecie miały ją właśnie tak ładnie opiętą na głowie. Ja sobie zrobię 60 oczek łańcuszka. Tych oczek łańcuszka nie robimy zbyt ciasno, co też jest tutaj dosyć ważne. Mam 20. Trzydzieści pięć, 40, jeszcze 20 oczek.
19,20. Mam zrobiony łańcuszek z 60 oczek i teraz przechodzimy do szydełkowania już właściwej tutaj tej naszej opaski. Całość jest bardzo, bardzo łatwa w swoim wzorze, a jest niezwykle atrakcyjna, ponieważ opaska, jak widzieliście na zdjęciu wcześniej, wygląda jakby była robiona na drutach. To bardzo, bardzo ciekawie wygląda i już Wam pokazuję, w jaki sposób uzyskać taki efekt. Nawijamy nitkę na szydełko, wbijamy się w drugie oczko, licząc od szydełka, pobieramy nitkę, tak jakbyśmy robili słupek i tę nitkę od razu przeciągamy przez pętelki na szydełku. Czyli pracujemy tak, jakbyśmy robili słupek, ale tak naprawdę robimy oczko ścisłe. Oczko ścisłe przez nawiniętą nitkę na szydełko i przez pętelkę, która jest na szydełku również. Takim ściegiem robimy całą opaskę, więc wzór jest bardzo, bardzo łatwy. Samo łączenie później tych dwóch brzegów naszej opaski, samo zszywanie jej również jest bardzo łatwe, ale myślę, że efekt jest super. Dzięki temu, że robimy nawinięcie tej nitki na szydełko, to właśnie uzyskamy taki fantastyczny wzór. Zobaczcie, przez cały czas robię dokładnie to samo. Nawijam nitkę na szydełko, wbijam się, pobieram nitkę i przeciągam przez wszystko, co na szydełku. Czyli i przez tą dziurkę łańcuszka, i przez moje dwie pętelki, które są na szydełku. Robimy dalej. Na razie wygląda to w ten sposób. Spotkajmy się na końcu. Pokażę Wam, w jaki sposób przechodzimy do drugiego rzędu. Zbliżam się powolutku do końca mojego rzędu. Pracuję cały czas tymi oczkami ścisłymi, nawiniętymi. Jeszcze ostatnie oczko. To jest już supełek tutaj początkowy. Zaciągam go sobie mocno, żeby mi się nie myliło, że to jest ostatnie oczko. I pierwsze okrążenie, pierwszy rządek mamy wykonany. Żeby przejść do kolejnego rzędu, robimy oczko łańcuszka, obracamy robótkę. I teraz, jak sobie tak złapiecie, będziemy pracować tylko w tych tylnych pętelkach, wbijając się jakby w środek oczka, tylko i wyłącznie pod pętelkę z tyłu. Robimy to samo, co do tej pory. Nawijamy nitkę na szydełko, wbijamy się w drugie oczko, licząc od szydełka właśnie pod tę jedną nitkę i robimy znowu oczko ścisłe, nawinięte na szydełko. Nawijam nitkę znowu, przechodzę do kolejnego oczka pod tę jedną tylną nitkę, pobieram, przeciągam przez wszystko, co na szydełku, nawijam, przechodzę do następnego oczka i przeciągam tym oczkiem ścisłym właśnie nawiniętym. Jeszcze kawałeczek zrobię i pokażę Wam, jaki uzyskujemy właśnie efekt dzięki szydełkowaniu właśnie we wskazany sposób. Zobaczcie, już mamy pierwszy, tutaj ten warkoczyk na środku. I będzie właśnie tak cała nasza opaska, cały nasz wzór będzie wyglądał, że po środku będą takie urocze warkoczyki i będzie ten ścieg wyglądał tak, jakbyśmy robiły opaskę na drutach. Szydełkujemy analogicznie do końca rzędu. Pokażę Wam jeszcze raz, w jaki sposób zawracamy i szydełkujemy w drugą stronę,
a później każda z nas już będzie wykonywała tyle rzędów, ile tylko chce, jaką szeroką opaskę chce uzyskać. Do zobaczenia za chwilę, kiedy dojdziemy do końców. Jestem naprawdę zachwycona tym, w jaki sposób ten wzór nam się tutaj buduje. Zbliżam się do końca. Pokażę Wam jeszcze raz, w jaki sposób wykonujemy nawrót. Jeszcze ostatnie dwa oczka. Tu mam ostatnie oczko. Oczko łańcuszka. Obracamy całość i teraz liczymy drugie oczko od szydełka, pomijając oczywiście pętelkę, którą tutaj mamy. Nawijamy nitkę na szydełko, pomijamy to pierwsze oczko. To jest właśnie nasze oczko łańcuszka. Wbijamy się tutaj. Oczywiście pracujemy tylko pod tę tylną nitkę i tak jak przez cały czas tworzymy właśnie te nasze oczka ścisłe z narzutem nitki najpierw na szydełko. Jeszcze kilka oczek i pokażę Wam, jak to się prezentuje. Jak widzicie, raz na jakiś czas jakaś niteczka tutaj nie chce się poprawnie przeszydełkować, więc muszę sobie spróbować, ale efekt jest wart tej pracy, którą tutaj włożymy, żeby tę opaskę stworzyć. Zobaczcie, znowu tutaj widać, tworzy się nam taki piękny warkoczyk na środku. Z tej strony również widać, już warkoczyk się tworzy. Robimy tyle rzędów, ile chcemy, przynajmniej myślę 10 cm taka nasza opaska musi mieć, żeby fajnie wyglądało to połączenie na czole, właśnie to zszywanie na krzyż, które będę Wam później pokazywać. Szydełkujemy kolejne rzędy, szydełkujecie tak daleko jak chcecie, robicie tyle rzędów ile chcecie, przymierzacie sobie raz na jakiś czas to do głowy, żeby sobie ocenić, czy taka szerokość opaski Wam wystarczy, czy też nie. Tutaj nie ma żadnego znaczenia, ile rzędów będziecie robić. Spotkajmy się za jakiś czas. Przygotowałam już sobie nożyczki. Taką właśnie szerokość opaski będę miała. Zobaczcie, jak fantastycznie prezentuje się ten wzorek. Opaska z włóczki merino bulki jest grubaśna, przemiła w dotyku. Taka naprawdę na chłodniejsze dni, jeżeli chcecie taką bardziej jesienną, na dni słoneczne, niekoniecznie taką grubą, to oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście z tej włóczki, z tym wzorem zrobili sobie opaskę z innej włóczki. Zaraz sobie zmierzymy, zobaczę, żeby Wam powiedzieć, no powiedzmy prawie 11 cm szerokości ma moja opaska. I teraz zabieramy się za prawdziwą magię. Zaraz Wam powiem dlaczego. Odcinam sobie włóczkę, zostawiając ładny kawałek na zszycie. Zobaczcie, całą tą opaskę wykonałam z niecałego jednego motka. Jeszcze sporo mi tutaj zostało, bo na pewno pojawią się pytania, ile włóczki na taką opaskę potrzeba. Oczko ostatnie zamykam sobie, robiąc oczko łańcuszka i wyciągając. I teraz już Wam pokazuję, w jaki sposób składamy naszą opaskę. Złóżcie ją sobie w ten sposób. Teraz składamy obie części. Muszę sobie tutaj poprawić Wam troszeczkę jakość. Teraz będziecie lepiej widzieć, a to jest dosyć istotny tutaj fragment. Rozkładamy opaskę przed sobą, składamy te dwie części razem, łączymy sobie, na razie tak zwyczajnie, tylko w palcach. I teraz co robimy? Jedną z tych części otwieramy, zakładamy drugą. Tworzymy takie cztery warstwy. Pokazuję jeszcze raz. Składamy opaskę, łapiemy sobie te dwie części, żeby je razem złożyć i wkładamy jedna w drugą. Tworzymy tutaj takie właśnie
4 warstwy. Układamy je teraz równiutko i tą nitką, która nam tutaj została, będziemy całość teraz zszywać. W tym celu na tą końcówkę, tą włóczkę, która mi tutaj została, zakładam na igłę. Ja mam taką plastikową igłę do wełny. Tym razem będę używała tej krótszej, nie tej igły takiej, która się nadaje również do robienia makatek, bo nie jest mi aż taka długa tutaj potrzebna. Zakładam wełnę na plastikową igłę. Jeszcze raz poprawiam tutaj to moje złożenie, żeby wszystko było równiusieńko. I również tą końcówkę z samego początku, która mi tutaj została, ja sobie będę podawała tutaj boczkiem, żeby również ona mi się wszyła pomiędzy oczka. I teraz przeszywamy te 4 warstwy razem. Jak tam Wam wypada wbijanie, jak oczka wypadają, tak będzie ok. Zszywamy je razem. Wbijam się pod kolejne oczka, pilnuję, żeby łapać wszystkie tutaj 4 warstwy. I przeszywam całość. Rozkładam sobie minimalnie tutaj raz na jakiś czas, żeby zwrócić uwagę, czy na pewno mi się wszystkie 4 warstwy przeszywają. Staram się prowadzić igłę tak, żeby nie przebijać włóczki w środku, tylko żeby te niteczki mi tutaj nie zaczęły z pojedynczych warstw wychodzić, tylko żeby łapać całą włóczkę. To jest właściwie najważniejszy tutaj element całej naszej opaski, który decyduje o tym, jaki efekt osiągniemy za chwilę. Końcóweczka też mi się tutaj pięknie już wplata. Zobaczcie, prowadzę ją raz na górze, raz od dołu, dzięki czemu chowa mi się pięknie w oczkach. Powoli kończymy. Jeszcze, myślę, jedno tutaj oczko zrobimy na końcu. Zaszyjemy. Kilka jeszcze takich szwów tutaj zabezpieczających, żeby mi się tutaj nic nie rozprło, i za chwilę Wam pokażę, dlaczego robiliśmy to, co robiliśmy przez cały ten czas. Dobrze. Tak, teraz przez oczko blokuję nitkę, obcinam ją. Tą końcówkę jeszcze sobie pomiędzy oczkami za chwilę pochowam. A teraz dzieje się magia. Odwijamy naszą opaskę. Końcówka zaraz będzie schowana. I zobaczcie tylko. Opaska gotowa. Dzięki tej metodzie zszywania to nam się pięknie ułożyło tutaj na krzyż. Opaska od prawej strony sama ułożyła się już tutaj we właściwy wzór. Jest rozciągliwa, więc na pewno się dopasuje do Waszej głowy. I zobaczcie, tak naprawdę jak pochowam sobie tutaj tę ostatnią końcówkę, ładnie ją wszyję, to będzie wszystko.
Czyli tak naprawdę tworząc jeden szeroki pas z szydełkowania raz w jedną, raz w drugą stronę i odpowiedniej metody tylko i wyłącznie zszycia tego paska razem uzyskujemy taką fantastyczną i tak bardzo, bardzo efektowną opaskę. Koniecznie Was zachęcam. Zachęcam Was gorąco do tego, żebyście sobie taką opaskę spróbowali zrobić. Ja uważam, że ona wygląda absolutnie obłędnie. Na zimę jest super. Górą można wystawić kucyk, można wystawić koka i naprawdę będzie prezentowała się fantastycznie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Za chwilę wstawię Wam zdjęcia, jak ta opaska ostatecznie się prezentuje. Przypominam też, że wszystkie materiały, jeżeli byście chcieli z grubszej włóczki zrobić, jeżeli chcielibyście zrobić z cieńszej włóczki albo z takiej jak ja, nabędziecie w naszym sklepie internetowym www.zrobiłamsobie.pl w zakładce włóczki. Serdecznie dziękuję Wam za dzisiejsze oglądanie i zachęcam do obserwowania naszego kanału, do subskrypcji, żeby być na bieżąco, żebyście żadnego nowego filmiku tutorialowego nie przegapili. Do zobaczenia wkrótce.